Słuchajcie, poprzedni rok, jak pamiętacie, był słaby pod kątem dronów. Mieliśmy przez dłuższą część roku właściwie pustkę, nie było dobrych premier. Na początku zeszłego roku ukazał się smart controller, który był chyba największym takim postępem czy posunięciem produktem w pierwszej połowie 2019. Później mieliśmy wprowadzenie kilku dronów, m.in. Mavica Mini i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o 2019. Nie był to spektakularny czas dla nas, dla operatorów dronów przede wszystkim. A teraz mamy 2020 i słuchajcie, już na początku mamy fantastyczne premiery, o których staram się opowiadać w tych piątkowych epizodach. Jak pamiętacie, pierwszy dotyczył Hubsana Zino 2, drugi dotyczył kamery 360, a teraz w dzisiejszym epizodzie chciałbym powiedzieć o jednej z najbardziej spektakularnych premier 2020, a mianowicie Hotel Evo 2. Dlaczego właśnie dwójka i dlaczego warto o nim wspomnieć? Przede wszystkim wprowadza cechy, których nie mieliśmy do tej pory, a mianowicie czas lotu powyżej pół godziny. Hotel twierdzi, że jest w stanie zapewnić nam czas lotu 40 minut. To jest naprawdę mega fajna sprawa. Druga rzecz są kamery. Wprowadzono trzy kamery. Kamerę 8K, 6K i kamerę Thermal Duo. Fantastyczne do wyboru. Mamy trzy opcje. I wiele osób może teraz powiedzieć na tym etapie, no dobra, to jest produkt amerykańska firma, można zamówić hotela na rynek właśnie Ameryki Północnej, a co z Europą? Otóż hotel ma na szczęście sieć dystrybucji, która także serwuje i operuje w Europie. Ja powiem o tym na końcu, także warto zwrócić uwagę, dlaczego na ten temat mówimy dzisiaj. Podstawowe cechy, jeżeli chodzi o hotela, to jest to, że jest duży i cięższy od Mavica 2. Można go porównać, szczególnie tą wersję Pro z Maviciem 2 Pro właśnie. Mavic 2 Pro waży około 900 gramów. Tutaj mamy do dyspozycji 1100 gramów, także widać, że hotel jest cięższy o te 200 gramów i to głównie za sprawą baterii. Baterii bardzo pojemnej, która ma w tej chwili pojemność 7100 mAh. To jest potężna bateria. Jak wyjmiemy ją z korpusu, to widać, że faktycznie jest ona naprawdę duża. Prędkość maksymalna 72 km na godzinę, no to jest prędkość, którą już zapewniał nam Mavic 2, ale do tej pory nie mieliśmy tak dobrego systemu Obstacle Avoidance, oprócz może Skydio, które wprowadziło przełom, ale tutaj mamy do dyspozycji właśnie 12 czujników, które nie tylko ostrzegają nas przed przeszkodą, ale potrafią zatrzymać lub też wyhamować drona przed przeszkodą. W Mavicu 2 Pro, przypominam, jest taka sytuacja, że praktycznie dron zaczyna nam sygnalizować, pojawia się radar i zatrzymuje się. Natomiast tutaj w hotelu ten system jest bardziej inteligentny, mianowicie w pierwszej kolejności wyczuwa już daleko, około 10 metrów przed przeszkodą właśnie to, co się dzieje, to co ten obiekt, który mamy na naszej trasie, a następnie drona wyhamowuje. I jeżeli po wyhamowaniu dalej przyciskamy drążek, wciskamy do góry prawy, to spokojnie, z bardzo małą prędkością hotel Evo przesuwa nam się do przodu. To jest fajna sprawa. No i 12 czujników, po dwa praktycznie z każdej strony. Góra, boki, tył, przód i dół. Na dole mamy nawet dwa VPS-y, dwie kamery. Także naprawdę jest to mega ciekawy dron pod tym kątem. To, co może go wyróżniać, to jest zasięg, który tutaj jest deklarowany przez producenta na 9 km, pewnie w FCC, w CE zapewne nie, dlatego że ten dron nie będzie miał na razie znaku CE, więc jeżeli chodzi o import, ja powtarzam, to można to zrobić przez inne firmy, firmy trzecie, o tym powiemy na końcu. To, co tutaj jeszcze mamy do dyspozycji, to jest 8 GB pamięci wbudowanej, czyli to samo, co Mavic 2. Faktycznie byłoby fajnie, jakbyśmy mieli zamiast 8 na przykład 16 albo 32 giga. To już stawiałoby hotela Evo 2 właśnie w takiej pozycji do przodu bardziej, bo uprzywilejowanej. Dolne światła, dwa LEDy i bardzo cichy. Nowa konstrukcja śmigieł. Bardzo cichy jest ten dron podczas lotu. I teraz sprawa istotna, mianowicie wprowadzono trzy kamery. Pierwsza kamera to jest kamera 8K, która ma stosunkowo mały sensor, bo tam jest sensor półcelowy, czyli mniejszy sensor nawet od Mavica Mini, faktycznie mniejszy jest ten sensor. Natomiast mamy tutaj rozdzielczość 8K, 5472x3648 i ujęcia 48 megapikseli. Rozdzielczość jest tutaj 8000x6000 pikseli.
jeżeli chodzi o bitrate 120 megabitów na sekundę i cena tej wersji 8K z tym małym sensorem wynosi około $1500. Dużo i mało, jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że tego drona trzeba sprowadzić do Polski, jeżeli go kupimy i przetransportujemy sami, prawdopodobnie unikniemy cła, ale jeżeli na przykład ściągniemy go poprzez kuriera, DHL czy UPS, trzeba będzie zapłacić jeszcze dodatkowo cło. Natomiast dla mnie najbardziej inspirującą i najbardziej intrygującą jest ta wersja Pro, gdzie mamy rozdzielczość 6K, jednocelowy sensor, 20 megapikselowy. Regulacje przysłony tutaj mamy w zakresie 2.8 do 11, f2.8, czyli dość jasny i ekwiwalent, jeżeli chodzi o ogniskową obiektywu, to jest 29 mm. Jak twierdzi producent, to co widzieliśmy, bardzo dobrze sobie radzi w słabych warunkach oświetleniowych ten dron. Zobaczymy, czy to faktycznie jest sprawdza się w realu, bo na zdjęciach wygląda to rewelacyjnie. Kolory 10-bitowe i też do dyspozycji profil płaski logo. Bitrate, podobnie jak w przypadku tego pierwszego wariantu, też mamy 120 megabitów na sekundę i cena tego drona wynosi około $1800 w wersji podstawowej. I trzecią wersją jest wersja Thermal, oparta na kamerze FLIR, rozdzielczość 640x512 i to jest fajnie zrobione, bo to jest picture in picture, czyli faktycznie tutaj coś już widać, nie tak jak w Mavicu Dual Enterprise. Parametry tej kamery zwykłej są takie jak w tej kamerze pierwszej 8K. Natomiast kapitalna rzecz dla poszukiwań, inspekcji, właśnie takich działań bardziej komercyjnych i przemysłowych. Pozostałe cechy, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem i przed podjęciem decyzji. Przede wszystkim Otel zostawił stary typ tego pilota, remote controllera, czyli aparatury. Faktycznie jest to model, który mieliśmy do dyspozycji wcześniej, przy pierwszej generacji Evo. On jest dosyć mały i nieporęczny. Ja rozmawiałem z naszym kolegą Tomkiem Piotrowskim i on mówił właśnie, że latał 2 miesiące tym pierwszym egzemplarzem i w jego doświadczeniach, w jego odczuciach ten pilot nie jest do końca taki, jakby sobie życzył. Na pewno jest dużo słabszy niż na przykład smart controller, czy nawet pilot z Mavica. Fantastycznie wygląda na testach ten system obstacle avoidance, system śledzenia. Nie zatrzymuje się tak jak w Mavicu 2, tylko faktycznie śledzi i omija przeszkody. Mamy 12 sensorów, 12 kamer, jak pamiętacie, także ten system wizyjny jest naprawdę rozbudowany i tutaj poszli mocniej do przodu. Jeszcze nie jest to w pełni to, co mamy w Skydio, ale już jest na pewno z tym dużo lepiej niż w przypadku Mavica 2. To, o czym mówiłem, to jest to wyhamowanie przed przeszkodą, możliwość poruszania się z bardzo małą prędkością i druga rzecz, takie bardzo płynne ruchy, jeżeli chodzi o hamowanie i płynne ruchy, jeżeli chodzi o ruszanie w tym trybie. I jeżeli na przykład przeszkadza nam ten system Obstacle Avoidance, to co jest fajne w Otelu, że możemy to wyłączyć i posługiwać się tylko radarem, który nam się wyświetla, czyli de facto jesteśmy świadomi, że mamy przeszkodę, ale możemy nadal wykonywać manewry, a to w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach jest bardzo istotne i bardzo pomocne. Inteligentne tryby, które tutaj mamy do dyspozycji, to jest Track, Tripod Track, Parallel Track, Viewpoint, Point, Orbit, Gesture, Tripod i Dual Stability. I pokrótce, jeżeli chodzi o Track czy Tripod Track, to jest to samo, co mamy w Mavicu jako Active Track. Pierwszy to jest śledzenie, a drugi to jest Spotlight, czyli dron nie rusza się, ale tylko śledzi sama kamera nasze ruchy i podąża właśnie wzrokiem za nami. Viewpoint to jest podobna opcja do TapFly, bardzo podobna. Orbit to jest to samo, bliźniacza funkcjonalność do POI, Point of Interest. Gesture jeszcze nie jest aktywny, Tripod wiemy, o co chodzi i tutaj fajna jest rzecz w tripodzie, że w Otelu możemy regulować te prędkości bardzo elastycznie, zarówno yaw, jak i ruchy do przodu i wertykalny też, wertykalną prędkość też możemy regulować z poziomu tego trybu tripod. W trybie dual stability wybieramy odległość od nas i na przykład dron śledzi nas dokładnie w tej samej odległości, którą założyliśmy, zdefiniowaliśmy na początku. Słuchajcie, kończąc ten
epizod chciałbym powiedzieć tak. Po pierwsze, jeżeli komuś bardzo zależy, to może zamówić tego drona już w przedsprzedaży, bo spotkałem się z przedsprzedażą na stronie Drone World. Za $199 można zarezerwować tego drona i oni wysyłają faktycznie na cały świat. Dlatego, że na stronie Otela, jak spróbujecie zamówić, tam jest tylko opcja wysyłki do Kanady i do USA. Druga rzecz, tak patrząc z mojego punktu widzenia, jeżeli miałbym zamówić, to tylko i wyłącznie tą wersję Pro w tej chwili, dlatego że nie widzę tutaj jeszcze rynku na Thermal, ale wersję Pro i dlatego, że wersja 8K de facto ma bardzo mały sensor i to trzeba powiedzieć. W wersji Pro jest sensor jednocalowy, tak jak w Mavicu 2 Pro, natomiast w wersji tej półcalowej, czyli 8K, to jest bardzo duża rozdzielczość, ale sensor ma wymiary 6,4 na 4,8 mm, czyli to on ma powierzchnię 32 mm. Zwróćcie uwagę, spróbujcie sobie narysować taki kwadrat, taki prostokąt. To naprawdę jest minimalna wartość. Nawet w Sparku czy w Mavicu Mini mamy sensor 1 na 2/3 cala, czyli 8,8 na 6,6, i on ma powierzchnię prawie dwa razy większą od tego sensora z Otela Evo 8K, więc jeżeli wybierać, to już opcję na pewno tą droższą, tą wersję Pro. Ciekawa sprawa i ciekawy typ tego drona. Będziemy na pewno śledzili, jak się rozwija hotel. Życzymy mu powodzenia i życzymy mu tego, żeby przede wszystkim mocno i skutecznie konkurował z DJI nie tylko w Stanach i w Kanadzie, ale także na rynku europejskim. Tego przede wszystkim możemy życzyć hotelowi. Fantastyczna amerykańska firma, więc ma potencjał inwestycyjny, na pewno duży kapitał i może serca inwestorów tym modelem również zdobyć i rozwinąć się bardziej. Co pokaże DJI? Czekamy na odpowiedź, słuchajcie, i czekamy na odpowiedź, która na pewno będzie odpowiedzią mocną, bo DJI już wiemy nie od dzisiaj, że szykuje mocne produkty na ten rok. Jeszcze trochę nam cierpliwości pozostaje do tego, żeby Mavic 2 tutaj jego następcę poznać. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że Mavic 2 Pro jest faktycznie jednym z lepszych modeli dronów na świecie i życzę DJI, żeby zrobiło jeszcze lepszego drona pod kątem może ujęć nocnych, pod kątem może trochę lepszej matrycy, może pod kątem trochę lepszego omijania przeszkód, prawda? Jest może transmisja 4K, to byłby hit. Jest parę rzeczy jeszcze, które można zrobić w tej dziedzinie i życzę przede wszystkim, żeby DJI weszło na rynek z nowymi produktami, żeby faktycznie zdeklasowało nawet ten produkt i premierę Otela. Na dzisiaj dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam Was i wszystkiego dobrego życzę. Trzymajcie się. Cześć.